Bardzo dziękuję za uwagę. O, ja też dziękuję. Kto teraz? Kto teraz? Brawo. Brawo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. No pan profesor właściwie zadał pytanie. A to jaki staruszek wesoły. Ja się powtórzę. Nie dlatego, żebym miał wątpliwości co do pytania, natomiast chodzi o to, że czy ja dobrze powtórzę. No, dawaj staruszku. Niewątpliwie jest tak i pewnie się tu w większości, czy wszyscy się z tym zgodzimy, że sędzia przy interpretacji normy prawnej może sięgać i sięga do konstytucji po to, żeby ta norma była wykładana zgodnie z konstytucją. Tutaj ten obszar pewnie nie budzi wątpliwości. Pewnie się zgodzimy także ze stanowiskiem. Tu jest pierwsze pytanie do pani profesor, że jeżeli... To ciocia jest profesor? ...przedmiotem kontroli konstytucyjnej. No nie wygląda. Ale sędzia w toku postępowania bada jej zgodność z konstytucją. Ale ten hipis jest fajny. Norma jest niezgodna z konstytucją, o co zapewne dzisiaj nie trudno. No to w takiej sytuacji pytanie pierwsze, czy sędzia może, i jak rozumiem pan profesor w tą stronę zmierza, po pierwsze może odmówić stosowania tej normy. I pewnie też większość z nas się zgodzi, czy w tym konkretnym, indywidualnym przypadku tej normy nie zastosować. Takie poglądy zresztą na tle tak zwanej rozproszonej kontroli były reprezentowane. Natomiast widziałem może nie tyle niepokój, ale takie szczere zainteresowanie w oczach pani profesor, kiedy pan powiada, no ale jeżeli ta norma już była przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego i on orzekł o jej zgodności z konstytucją, to sędzia oczywiście po rozważeniu wszystkich okoliczności rozsądnie, racjonalnie i tak dalej, w konkretnym stanie faktycznym może uznać, że on tej normy nie zastosuje, bo ona w tym konkretnej okoliczności... No dobra, i na tym kończymy. Ultima ratio. Pana profesora. No i pytanie, co pani profesor o tym myśli? O, ciocia. Dawaj, ciocia. Raz, dwa, trzy. Na pewno tak wprost nie będzie to mogło zostać zastosowane. Jak już mówiłam, Sąd Najwyższy był zdania, że sądy powszechne mają prawo badania w indywidualnych sprawach i to jest zgodności z konstytucją ustaw. Cześć, i to było dla nas stanowisko trafne.